Kolejny raz wspólnotowa drużyna chce objąć stery w powiecie świdnickim. Liderem wspólnoty samorządowej w Świdnicy jest obecny prezydent Świdnicy Wojciech Murzek, popierany przez Platformę Obywatelską. Taki mam kłopot, jak to tłumaczyć, a ja mówię, tłumaczę w najprostszy z możliwych sposobów. Nareszcie jest jakiś sygnał normalności. Przecież mieszkańcy obserwują, to mamy transmisję na żywo z sesji, spotykamy się i wszyscy obserwują, że współdziałamy z Platformą, no to po cóż się nagle zacząć różnić, po to, żeby dwa dni po wyborach siadać do stołu i powiedzieć, tą dobrą współpracę kontynuujmy. No to zaczęło być normalnie, że po prostu nie przerywamy dobrej współpracy, a i w Świdnicy, w regionie jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, teraz jeszcze są te wyzwania, żeby mądrze zagospodarować te wątki aglomeracyjne. W związku z tym szkoda czasu i ja się cieszę, że nareszcie jest taki sygnał, że nie traćmy czasu i myślę, że to jest takie przede wszystkim źródło tego poparcia, a nie tak jakby ktoś chciał, że to jest głównym celem, kto kogo ogra, kto z kim przeciwko. To szkoda czasu i myślę, że nareszcie jest sygnał normalny. I może są takie czasy, że normalne rzeczy trudniej przyjąć, bo się przyzwyczailiśmy do rzeczy takich trochę dziwnych, które nas uwierają, przeszkadzają. No to dajmy sygnały, że może być normalnie i po prostu dobrą pracę i współpracę kontynuujmy. Panie prezydencie, tego, o czym pan mówi, wyraźnie nie zrozumiała pani Alicja Synowska, która liczyła na poparcie Platformy Obywatelskiej, tego poparcia nie otrzymała i mówi w swoim oświadczeniu bardzo wyraźnie, że pan przyjąłby poparcie już naprawdę kogokolwiek i partia nie ma dla pana ta czy inna żadnej różnicy, żadnego znaczenia. Nie, słowo kogokolwiek jest okazaniem braku szacunku wobec każdego, nie? Bo kogokolwiek nie ma kogokolwiek. Natomiast myślę, że też jak mieszkańcy zobaczą, to na naszych listach odnajdą kandydatów związanych z Solidarnością, z Prawicą Rzeczpospolitej. Pamiętamy czasy, że przecież wspólnota dobrze współpracowała i z PiS-em, i z Platformą w jednej takiej trójkoalicji i kto dzisiaj udowodni, że to było złe? No nie, ta duża polityka to zepsuła. W związku z tym teza jest prawdziwa, że jestem gotów do współpracy, ale oczywiście współpraca to jest partnerstwo i ja się cieszę, jak taką rękę do współpracy wyciągają partnerzy. Ale czyniony jest panu z tego powodu zarzut? No tak, bo to jest pewna emocja, ja tą emocję rozumiem i myślę, że jak to mówią, czas leczy rany i niektórzy kontrkandydaci czy kontrkandydatki też zrozumieją, że to niekoniecznie tędy jest droga. Nie? Ale ona będzie pani Alicja Synowska będzie pana kontrkandydatką, jak pan ocenia swoje szanse? Ja bardzo spokojnie patrzę, bo przecież pani Alicja już była kiedyś moją kontrkandydatką właśnie w tym takim wymiarze niepotrzebnego zamieszania. No i mieszkańcy to zamieszanie zweryfikowali na moją korzyść. Ja oczywiście będę się starał przekonywać, że nic dziwnego się nie stało i że ta weryfikacja, jak będzie pozytywna, no to po prostu tą pracę podejmujemy dalej. No a pani Alicja będzie miała jakby kolejną przećwiczoną lekcję. No i szkoda, może zrozumie, że nie warto tracić niepotrzebnie energii. Na listach z poparciem lub pod szyldem wspólnoty poza prezydentem Murzkiem znajduje się również Bogdan Kożuchowicz, obecny burmistrz Świebodzic, który do wyborów pójdzie z własnego komitetu, ale z poparciem wspólnoty samorządowej. Zadania, które się kończy, tak naprawdę prowokują kolejne zadania. To jest każdy przykład, nie wiem, zagospodarowania kolejnej działki w podstrefie, która rodzi, no, wybudowanie drogi. A wybudowanie drogi, no to odwodnienie. I to są jakby te zadania, które no, na ten moment, na przykład odwodnienie w podstrefie nie jest dokończone, jest inwestycją zaczętą, ale trudno dookreślić, że się nie udało tego zrealizować. Dobrze, a co nowego w planach? Z czym pan idzie do wyborów? No, jeszcze się niestety na dzisiaj odniosę pewnymi ogólnikami. Mam, uważam, bardzo ważne w sferze, nazwijmy to, społecznej,
odnoszące się to, co na pewno w poprzednich kadencjach bardzo dynamicznie realizowałem zarówno w oświacie, jak i również w tej sporcie czy w rekreacji, tak bym to dookreślił. To właśnie chcemy przenieść teraz dużo działań na sferę społeczną. Przy czym inwestycje no to są też związane, jak dalece dynamicznie będziemy wykorzystywać środki ZIT-owskie w aglomeracji wałbrzyskiej, prawda? Są to jednak połączenia, które muszą być no, z liderem dla mnie oczywistym i w połączeniu z Wałbrzychem realizowane, ale tak naprawdę one będą służyć no, Świebodzicom, chociażby otwarcie Wałbrzycha na każdą ze stron będzie automatycznie oddechem również dla Świebodzic. No nie ukrywam, bo to też jest cały czas powtarzane przeze mnie, no, kontynuowanie realizacji lotniska dyspozycyjno-sportowego, gdzie znaleźliśmy się w programie w strategii Dolnego Śląska, gdzie wydaje się, że na dzisiaj ta pozycja jest już na tyle stabilna, że będzie to kontynuowane. W Żarowie o kolejną kadencję będzie ponownie ubiegał się Leszek Michalak, a w Jaworzynie Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz. Wspólnota ponownie chce też upomnieć się o szefowanie w Strzegomiu. Kandydować będzie Lech Markiewicz, który chce poprawić wynik sprzed 4 lat, kiedy wyścigł o fotel burmistrza przegrał z Kretesem. Temat gminy Strzegom jest mi bardzo dobrze znany. Przez te 12 lat miałem przyjemność zapoznać się z tymi głównymi problemami, które stoją właściwie przed każdą gminą, ale w naszym przypadku najważniejszym problemem była sprawa kanalizacji z wodociągowania naszej gminy. To udało nam się zrobić w tej chwili. Dużym problemem jest to, że mniejsze miejscowości tej kanalizacji nie uzyskały i oczywiście dużym problemem jest kwestia dostępności mieszkańców do urzędu, do samego burmistrza. Jest mi wiadomym, że jest to bardzo trudne, w urzędzie panują zupełnie inne warunki niż panowały za czasów, kiedy ja pełniłem tą funkcję. Urząd był przyjazny, ludzie czuli się dowartościowani, byli traktowani podmiotowo. Jest to taki główny problem, dlatego jednym z naszych haseł wyborczych jest to, aby przywrócić naszemu miastu po prostu uśmiech. Problemów jest oczywiście innych bardzo dużo. Rozmawiam z mieszkańcami i słyszę, że dużym problemem jest właśnie to, że obecny włodarz miasta nie dba o miejsca pracy, nie stara się pomagać osobom bezrobotnym, wykluczonym. Jest to dość istotne i ważne w życiu naszego miasta. Poza tym kwestia finansów naszej gminy. To jest bardzo duża bolączka i myślę, że tu jest duża niewiadoma, tak? Bo słyszy się o kilkudziesięciomilionowym zadłużeniu i to będzie problem w perspektywie środków unijnych, które czekają do pozyskania. Myślę, że to jest też główna istotna sprawa, żeby się dobrze do tego przygotować. Tu troszeczkę brakuje mi informacji, ale myślę, że tu nie chodzi o problemy. Chodzi o to, żebyśmy potrafili z powrotem mieszkańcom przekazać tą pozytywną energię, która jest w nas, że mamy nowych ludzi, którzy chcą autentycznie coś dobrego zrobić dla miasta, dla mieszkańców. Nie są to frazesy, tylko jest to przygotowany program. Myślę rzeczywiście o takim sztandarowym działaniu, żeby stworzyć w Strzegomiu, poza tymi pięknymi basenami, które funkcjonują latem, również basen zamknięty, tak żeby można, kryty basen, żeby można było oczywiście przez cały rok udostępnić mieszkańcom korzystanie również z takich przyjemności. Myślę, że to mieszkańcy na to zasługują. Poza tym kwestia podatku środków transportowych to też jest duża bolączka. Wiem, że transportowcy skarżą się na brak tutaj zainteresowania ze strony gminy i tych problemów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ciężko jest krótko o nich powiedzieć, ale generalnie chodzi o to, żeby przywrócić wiarę w to, że człowiek w Strzegomiu jest naprawdę godny tego, żeby urząd, żeby władza chciała wysłuchać tego człowieka, przyjąć go, rozmawiać z nim. I jeżeli to się uda zmienić, to będzie już na pewno dużym naszym sukcesem. Tak jak powiedziałem, mieliśmy pewnego rodzaju sytuację nową, która się pojawiła z pewnego rodzaju sytuacją dotyczącą wyjścia pewnej grupy członków wspólnoty, ale w to miejsce przyszli nowi, chętni do pracy. Myślę, że z nimi jesteśmy w stanie podołać różnego rodzaju problemom, które są do rozwiązania w naszej gminie. Ambicje wspólnoty samorządowej nie maleją, ale jej szeregi na pewno. Wśród przedstawionych mediom kandydatów nie ma na przykład Teresy Mazurek, wójt gminy Świdnica, która w poprzednich kadencjach do samorządu kandydowała z poparciem wspólnoty samorządowej.
ani starosty świdnickiego Zygmunta Worsy, który we wrześniu ubiegłego roku zrezygnował z członkostwa we wspólnocie samorządowej i utworzył wspólny powiat, z którego zapewne do samorządu będzie kandydował.